Znowu mnie podwyżka dopadła. Znowu mnie podwyżka dopadła. Kolejna podwyżka cen. Kolejna podwyżka cen. Znowu mnie podwyżka dopadła. Znowu mnie podwyżka dopadła. Kolejna podwyżka cen. Kolejna podwyżka cen. Cześć, witam was, tu jest Gracjan. Dzisiaj powiem o takiej właśnie przykrej i niepokojącej, no i po prostu takiej denerwującej sprawie, jak podwyżki cen. Po prostu, no to jest po prostu straszne. Jak człowiek idzie do sklepu i to, co wczoraj było tańsze, to już dzisiaj jest droższe. To tak nie może być, po prostu, no to się w głowie nie mieści, ponieważ wiadomo, pensje nie drożeją, pensje nie są podwyższane, a ceny artykułów, i to najprzeróżniejszych artykułów, drożeją. I nawet takie codzienne artykuły, jak na przykład tam kefir, jakieś masło, czy jakieś tam najprzeróżniejsze różne inne rzeczy, i po prostu o kilka, czasami o kilka groszy, czasami o trochę więcej, są po prostu droższe. Po prostu to jest po prostu niepokojące, no i tak nie może być, ale jest na to sposób, mianowicie taki, ponieważ bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo żywności się wyrzuca, żywności przeterminowanej bardzo dużo się wyrzuca. Dlatego powinna być taka ustawa, taki jakiś przepis, takie jakieś zarządzenie, żeby po prostu cała ta żywność, która już ma bardzo krótkie terminy przydatności do spożycia, już na przykład za trzy dni skończy się termin przydatności do spożycia i taki artykuł się za te dwa czy trzy dni wyrzuci, po prostu taki artykuł powinien być od razu przeceniany na przykład o 50%. Albo jeszcze o więcej procent, żeby po prostu ludzie mogli po prostu sobie kupić wszystkie takie różne artykuły, które po prostu już niedługo zostaną wyrzucone, ponieważ terminy ważności do spożycia przydatności się kończą. Tak więc, że po prostu zróbcie takie przepisy, takie zarządzenia, takie ustawy, żeby po prostu żywności się nie wyrzucało, tej żywności, która już niedługo będzie przeterminowana. Ponieważ w chwili obecnej, no to jest skandal, żeby po prostu żywność wyrzucać do śmieci. Pozdrawiam i na razie, cześć, bye bye. Znowu mnie podwyżka dopadła. Znowu mnie podwyżka dopadła. Kolejna podwyżka cen. Kolejna podwyżka cen. Znowu mnie podwyżka dopadła. Znowu mnie podwyżka dopadła. Kolejna podwyżka cen. Kolejna podwyżka cen.